Ej! Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a to jest moja tuba. Nie powinienem stać za chwilę, nie zacznie boleć ręka, ale pomyślałem sobie, ach, tym razem niech będzie trochę urozmaicenia. Niech coś się dzieje na tym ekranie, a nie tylko statyczny Rok, który gada i gada i gada i gada. Zatem, o czym dzisiaj będę opowiadał? Będę dzisiaj opowiadał o dumie. To brzmi mocno i patetycznie, aczkolwiek nie będzie, bo mam wrażenie, że moja wypowiedź dzisiaj będzie się składała z samych błahostek. Do rzeczy zatem. Zainspirowała mnie pewna pani, którą na pewno znacie, która jest popularna z jednej strony, a z drugiej mocno krytykowana. I nie będę opowiadał właściwie o jej opiniach na różne tematy, bo one tak szczerze mówiąc niespecjalnie mnie interesują. Nie, właściwie... Oczywiście, zawsze mnie interesują, jakie ludzie mają opinie na różne sprawy, natomiast daleki jestem od oceniania czegokolwiek, bo mam to w nosie, szczerze mówiąc. Mam dużo rzeczy w nosie, dlatego rzadko kiedy co oceniam, a nie dlatego, że boję się coś ocenić. Mam to w nosie. Ale pani mnie zainspirowała, ponieważ jest cholernie dumna z tego, kim jest, z tego, co robi i widać to. I to się widzi i to słychać w opiniach, które wypowiada. I to też w wywiadach można przeczytać, których udziela. I pomyślałem sobie, cholera, czasami tak jest, że cały świat może uważać to, co robicie, za kompletną durnotę, za absolutną błahostkę, ale mimo to warto być z tego dumnym. Okej, usiądę sobie, bo to nie jest jednak wyjątkowo dobra pozycja. Wiecie co? Co jest cenne w dzisiejszych czasach i co jest niestety rzadkie w dzisiejszych czasach? To, że budujemy swoje dobre samopoczucie, swoją samoocenę na podstawie tego, co żeśmy sami zrobili. To się rzadko zdarza ostatnio. Znaczy, przypuszczam, że przeciętni ludzie mają właśnie takie rzeczy. Natomiast to, co jest na firmamencie, to, co jest widoczne, to ludzie, którzy budują swoją samoocenę na podstawie tego, że poniżają innych. Drastycznie? Myślę, że to łatwo się rozejrzeć i niespecjalnie daleko trzeba szukać, żeby znaleźć przykłady. Że są ludzie, którzy mają taki stosunek do rzeczywistości, że muszę za wszelką cenę być lepszy, wyróżnić się z tłumu. Czasami jednakowoż nie mam narzędzi i umiejętności, by to osiągnąć, pracując nad sobą. Co wtedy robię? Postaram się poniżyć wszystkich ludzi dookoła, uznać ich za kretynów. Nie tyle wyśmiać ich, co po prostu... Jeżeli uznam, że oni wszyscy dookoła to małe, wątłe dupki, niespecjalnie myślące, no to ja czuję się lepiej, wzrastam, bo ja wśród tego tłumu o sobie myślę dobrze. Niestety, taki sposób myślenia jest popularny, bywa popularny i niestety, chyba za każdym razem kończy się fatalnie, bo tak mi się wydaje, że ktokolwiek nie stworzyłby sztucznego obrazu rzeczywistości i samego siebie, to przyjdzie potem ktoś inny, kto mu to rozbije. I wtedy ten człowiek będzie przeżywał straszne dramaty. I myślę, że do takich sytuacji dochodzi za każdym razem, kiedy ktoś wybierze taki sposób budowania swojej własnej tożsamości. Ojej, ale do rzeczy, bo się strasznie zrobiło głęboko, zaraz się utopię w tym myślowym bagnie. Więc tak, duma z błahostek to jest to, co jest najfajniejszą rzeczą kształtującą nas samych. I opowiem wam właśnie o tym, jakie błahostki są i z czego ja jestem dumny, a potem może podsumuję to jakąś jedną rozsądną myślą, mam nadzieję. Zatem ja jestem dumny z tego, że mam świetne układy w rodzinie. Moja żona, mój syn, ja. Że mamy rewelacyjne układy. Dlaczego wiem, że mamy rewelacyjne? Bo świetnie się czuję. Powiecie, ej, zaraz, koleś, może ty się świetnie czujesz, ale twoja żona na przykład czuje się fatalnie. Otóż odnoszę wrażenie, że ona też się świetnie czuje, że doskonale się ze sobą bawimy, doskonale spędzamy czas, kiedy mamy okazję to zrobić razem i myślę, że bardzo pozytywnie ludzie na nas reagują, kiedy widzą nas razem. Nie dlatego, że mnie ktoś tam rozpoznaje, ale dlatego, że mamy do siebie bardzo fajny stosunek, który jest zauważalny. Można to nawet zauważyć, tak sobie myślę, uzasadniam tą teorię, gdzieś jak robimy odcinki z kuchni, myślę, że tam, że czuć tą pozytywną energię, z której jestem cholernie dumny. I powiecie, zaraz, we współczesnym świecie koleś jest dumny, że ma dobre układy w rodzinie, przecież liczy się praca, zarabianie pieniędzy, biznes, lukratywne układy, które potem dostarczą nam korzyści. Nie, ja jestem dumny z tego, że mam fajnie w rodzinie, jestem dumny z tego, że pierwsze 2 lata... życia mojego syna spędziłem z nim tutaj w domu, pracując z jednej strony, ale z drugiej strony zajmując się z nim na równi ze swoją żoną, kładąc go spać, wstając do niego w nocy,
kąpiąc go, robiąc mu jedzenie, karmiąc go, gadając z nim różnymi słowy w dziwacznym języku, kiedy uczył się mówić. I do dzisiaj znajduje czas, żeby z nim go spędzić i że jest fantastycznie. Że tak mi się wydaje, że dobrze się rozumiemy. Być może jestem w błędzie, kto wie. Kto tam zrozumie czterolatka, ale w tej chwili jestem z tego dumny i to czyni ze mnie lepszego człowieka, przynajmniej w moim mniemaniu. Kolejna błaha rzecz, z której jestem dumny, to sięgając bardzo blisko do moich codziennych zajęć, to film pod tytułem seria I Am Alive. Wiecie, czemu jestem z niej dumny? Bo wiem, że mimo, że mam 200 tysięcy widzów, to ten film obejrzy może 10% tych widzów, może troszkę więcej. I mimo to, że mam tą świadomość, robiąc ten film, wkładam w niego tyle pracy. Nad każdym odcinkiem tego filmu siedzę jak ze skalpelem. Docinam tu troszeczkę, tutaj wyrównać, dołożyć muzykę, żeby się ładnie układała. Ułożyć to intro, które jest cudne w moim odbiorze. I efekt, który obejrzy te 20 tysięcy osób, dla mnie jest wyśmienity. Doskonale się przy tym bawię i przede wszystkim, kiedy patrzę na ukończone dzieło, mówię sobie tak. Kurczę, Roku, zrobiłeś coś fajnego. Znaczy, mógłbyś to zrobić lepiej i pewnie z czasem poznasz różne rzeczy, które uczynią z tych filmów jeszcze lepsze, ale jednak włożyłeś w to mnóstwo pracy i masz powód do dumy. Błahostka? Błahostka. Czy sprawia, że czuję się lepiej? Tak. Czy kogoś uraża? W żadnym wypadku. Zrobiłem coś fajnego, włożyłem w to dużo pracy i jestem z tego dumny. Czy zasłużyłem sobie na to, żeby czuć się lepiej? Owszem. Czy to źle, że obejrzy ten film zaledwie 10% moich widzów? Niekoniecznie. Mam nadzieję, że ci, którzy obejrzą, będą się przy tym bawili dobrze. Błahostki, błahostki. Zatem moja rada. Cokolwiek, czegokolwiek byście nie robili, róbcie to zawsze tak, żebyście byli z tego dumni. Nie dlatego, że na przykład macie szefa, który was pochwali i poklepie po plecach. Nie dlatego, że otoczenie uzna i przeklaśnie waszym dokonaniom. Ale dlatego, że za każdym razem, jak spojrzycie na to, co żeście zrobili, będziecie z tego cholernie zadowoleni. A jak będziecie zadowoleni z tego, co zrobiliście, to będziecie czuli się lepiej ze sobą. I świat to dostrzeże. Człowiek, który dobrze się czuje ze sobą, zwraca uwagę. Nie do tego stopnia, że aureola dookoła jego głowy się świeci i wszyscy patrzą, jaki fantastyczny facet. Nie. Człowiek, który jest pewny swoich dokonań, dumny ze swoich dokonań, jest jakoś przekonujący bardziej, jest bardziej sobą, jest pełniejszy. Tak sobie myślę i jestem ciekaw waszej opinii. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Pa, pa.